Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj wreszcie poklikamy sobie lożki na wojowniku. Powiem wam, że naprawdę nam mocne procenty wskoczyły na co niektóre lochy przez ten ostatni czas, gdzie tak naprawdę nie nagrywałem żadnych lochów z tego wojownika, także dzisiaj wreszcie jest moment, żeby coś tutaj ruszyć do przodu. No i mamy również level z kalendarza. Od razu powiem, że ja to nagrałem we wtorek, tak samo jak wczorajszy film, w sumie to jeden po drugim, no ale wrzucę wam go w środę, więc miejcie to na uwadze, że po prostu tutaj nie mam kalendarza do tyłu albo coś, tylko po prostu wrzucę wam to dzień później. No ale właśnie z uwagi na to, że mamy ten level z kalendarza, no to dobrze będzie wbić jak najwyższy poziom na tym wojowniku dzisiaj, żeby po prostu dostać jak najwięcej expa tutaj z tego nowego poziomu, którego specjalnie jeszcze nie odbierałem. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół i klikajcie. Możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach, no i oczywiście możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Zapraszam serdecznie, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i co? Myślę, że powolutku możemy tutaj zaczynać. Wojownik w tym momencie prezentuje się tak. Mam tu w ogóle do zrobienia skipa, ale zrobię go później. Jeszcze tutaj może troszkę mi podbiją. Tu za 10 minut mi się toalety skończą, więc wtedy będzie można w sumie tego skipa kupić. No ale właśnie, w dalszym ciągu brakuje mi tego nieszczęsnego ulepszenia na potwory. Chyba już z tydzień, naprawdę już z tydzień nie dostałem, same skipy mi lecą non stop. Dlatego jestem zablokowany i tych platyn nie mogę zrobić. No nie oszukujmy się, jak nie mamy tutaj przynajmniej tych kibli i potworów platynowych, no to jednak te skipy siedmiodniowe nie dają jakoś nie wiadomo ile run. No ale lepsze to niż nic i dzisiaj też zresztą mi się skip niestety tutaj pojawił. Dobra, jeżeli chodzi o to, co się tutaj jeszcze pozmieniało, kurde, chyba nie mogę wejść do karczmy, jeżeli mam tutaj warty, jeżeli nie mam tego kalendarza odebranego, no ale trudno, może w ten sposób, czekajcie, jakoś nam się tu uda, no chyba nie, nieważne, w karczmie nie ma nic ciekawego. Wczoraj kolejna aura, bodajże już dziewiąta nam się wbiła, w sensie nie wczoraj, w poniedziałek, będę mówił, że w poniedziałek, bo to jest dla mnie wczoraj, i dostaliśmy z niej broń taką, 21% już runa, więc bardzo fajna, niestety na wszystkie staty, ale rozrzucik nawet troszeczkę lepszy tej naszej starej broni, także podmieniłem i to nam jeszcze na pewno również pomoże, jeżeli chodzi właśnie o te lochy. Co tutaj jeszcze? Połapałem te pupile, o których wam mówiłem w ostatnim odcinku, więc już tu karmimy sobie rysia. Również pokonałem oko, udało mi się to zrobić. O, w ogóle tutaj, a nawet nie odbiorę tej misji dnia, bo nie mogę póki co. No dobra, ten kalendarz nie mogę na razie odebrać, więc olejemy to. Udało mi się to oko pokonać, troszkę tu poskipowałem, jeżeli chodzi o to podziemie, specjalnie po to, żeby po prostu udało mi się tego trenera na poziom 11 zrobić, no i dzięki temu też tutaj mamy serce na 11, traktor na 11, już nam się na 12 serce buduje, no ale dzięki temu w piątek już tamten to oko nam się udało pokonać i złapać. Tutaj go wykijadło tak samo już karmimy. Tutaj ostatnio na streamku, chyba w niedzielę, kto był ten wie, próbowałem kogutem 8-9 właśnie z 11 trenerem ubić po pierwsze Smokiego, na którego miałem ponad 2%, więc to nie był problem, udało nam się to zrobić, no ale jeszcze był event toalet, starałem się tym kogutem ubić pirodliszkę, żeby ją zacząć karmić, bo wiadomo, to było o wiele lepsze przejście, no ale niestety za niski level tego koguta, ja już wtedy nie mogłem go dokarmić, bo już no, był na maksa, był 3 razy nakarmiony tego dnia. Zużyłem tutaj sporo grzybów, nie wiem ile kto był na streamku, ten wie, no ale niestety tej pirodliszki się nie udało przeklikać, więc zaczęliśmy Smokiego, zresztą miałem na nią chyba 0,20%, więc no to nie było jakoś dużo, no i tu jak widzicie już tą siedmiornicę powoli będziemy do setki dokarmiać, także już bez problemu tego żubika sobie na urodzinki złapiemy. Dobra, możemy zrobić jakieś powiedzmy walki, ale tutaj raczej póki co to jest różnie, jeżeli właśnie o to chodzi. No tutaj było blisko niestety, Ramstara, może się tą ziemią uda, a niestety się nie udało, dobra, czyli już mamy w plecy, teraz ogniem powinniśmy dać radę, chociaż ledwo, no ale się udało, no i tą wodą również, zostawiłem na mocniejszych przeciwników, a nas słabsi pokonali, no ale dobra, trudno, w tym momencie dopiero karmimy te kolejne pety, więc tak będzie to przez jakiś czas wyglądać. Pokażę wam oczywiście walkę z tym okiem. Tu mamy jakiś portal, możemy machnąć, ale raczej go dzisiaj nie ubijemy, także przyspieszę i na szybko to zrobimy. Jak się uda, to spoko, pomoże w lożkach, a jeżeli nie, no to po prostu trudno, ale widzę, że to jest kolejny zwiadowca, no a tu ze zwiadowcami jako ten wojownik nie mamy wcale jakoś łatwo, no właśnie zresztą sami widzicie, jak to wygląda, no chociaż może, no nie, myślałem, że chociaż do połowy zbijemy, no ale tutaj za dużo uników niestety. Dobra, tutaj jeżeli chodzi o gildyjkę, ostatnio fajne wzmocnienia, dlatego że jedna gildia polska się rozpadła, więc sporo tutaj wzmocnień jakichś sobie ogarnęliśmy, także gildyjka cały czas do przodu, przypominam, że jeżeli ktoś ma jakiś fajny level tutaj wysoki, ma, spełnia tutaj wymagania
pytania z opisu, to może się do mnie odezwać i coś tam zakombinujemy, bo mamy jeszcze akademię, więc na spokojnie można tymi ludźmi rotować. Jakoś tutaj nie jestem zwolennikiem wielu zmian, no ale zawsze to do przodu, zwłaszcza że ktoś tam totalnie olewa niektóre rzeczy, jak tam salka czy pupil, no to wiadomo. Dobra, i tyle. Jeżeli chodzi o to, co się tu pozmieniało, to tak. Po pierwsze, pokonaliśmy portal, to było 26 maja. To wam od razu pokażę, zanim do tych lochów przejdziemy, żeby już po prostu było z głowy. Tu jakieś wiadomo dobicie swoją drogą, zobaczcie, to też jest zwiadowca. No i właśnie, jak on tych uników zacznie robić, to jest masakra z tymi portalami. No ale niestety wygląda to tak, jak wygląda. No i co więcej, pokonaliśmy jeszcze portal gildyjny. W sumie to ja pokonałem przed chwilą, więc to też na plus, zawsze nam w tych loszczkach pomoże. Jeżeli chodzi o oko, no to wiadomo, trener 11 złapanych, pupili mieliśmy w tamtym momencie 11 z tego, co widzę, więc no tyle wystarczyło, żeby to oko ubić. Jeżeli byśmy mieli tylko 10 pupili, bo nie mielibyśmy tutaj ani wiosennego, ani letniego, ani jesiennego, bo na przykład byłaby zima, no to wtedy trener potrzebny by był 12, żeby z 10 pupilami to oko ubić. To tylko przypominam, no ale tak to po prostu wyglądało. Schemat bardzo prosty, 3 krytyki dzinka musiała dać i po prostu bez problemu. Kolejny portal 28 maja. To nawet ponad połowę, no ale jak widzicie, udało nam się go również dobić, więc to jak najbardziej git. Tu w ogóle widzę, że jak tak bardzo mam rozświetlony monitor, to mi się trochę psuje ten. Dajcie znać, bo wam w sumie w żadnym filmie nie mówiłem, jak wam się podoba green screen. No powiem wam tak, to jest taki krzesełkowy, bo ja nie miałem miejsca, żeby sobie postawić takiego dużego gdzieś tutaj za mną. No i są plusy i minusy, nie? Zajmuje mniej miejsca, to pierwsza sprawa, ale jak tutaj się coś gibne na krześle, coś się światło trochę zmieni, ale to chyba akurat w każdym, to zaraz się coś tu zaczyna psuć, chociaż i tak myślę, że nawet go w miarę sensownie ustawiłem, żeby to jakoś wyglądało, no tak jak mówię, sensownie, nie? Dobra, no i tu mamy tego Smokiego, to wam to, co mówiłem, kogutem na 89 z trenerem 11 było chyba tam 2,20 albo 2,30%, tak więc bez totalnie problemu. No mówię, jeszcze tą pirodliszkę próbowałem, no ale niestety jej się nie udało, więc poszliśmy w Smokiego. No i wczoraj kolejny portalik nam padł, więc sporo w sumie w tym okresie, odkąd nie nagrywałem z tego woja, sporo nam się tych portali udało tutaj pokonać, więc to też mówię, w tych loszkach nam pomoże. Procenty na portale już mam otwarte, zaczniemy sobie chyba od tych najmniejszych, bo one nam dadzą najwięcej, między innymi tutaj 13 piętro nam powinno paść, no i potem wiadomo, będziemy do tych największych szli. Nie wiem, jaki level chcę dobić, na pewno topkę wam w ogóle pokażę na koniec odcinka, może jak tam sobie inni wojownicy radzą, na pewno ich nie dogonimy, bo tutaj jednak no ten portal gildyjny chyba nam najbardziej przeszkadza. Teraz mamy 16% z tego, co, chociaż nie, czekajcie, 16 to jest ten nasz osobisty, tu mamy 11, no właśnie, a jak tam stoi teraz na przykład Azylum, w tym momencie 17, no to, no nie, to nie jest aż taka duża różnica, kolosalna, no ale jednak troszkę to mimo wszystko robi. Dobra, więc tak jak mówię, zaczynamy sobie po pierwsze, jakie tu mamy procenty, na wieżę mam 0,88, ale to chyba na razie odpuszczę, może tam jakoś na koniec, mamy na górę Olim 0,56, więc też odpuszczę, przede wszystkim tak, Motus pod bijakiem 0,94, Kacz mam rocznych sobowtórów 1,60, Szkoła Magii 3,70, Hemoridor 4,5 i tutaj na tą strefę mroku na tych kolegów mamy na jednego prawie 10%, a na drugiego 29%, więc no to są ogromne procenty, także dzisiaj progresik mam nadzieję, że zostanie fajny zrobiony, ale zaczynamy od tego motu z podbijakiem. No mówię, fajnie, że nam się udało, jeszcze tam jakieś gemy powymieniałem, bo nam duże poleciały, ale przede wszystkim fajnie, że udało nam się właśnie tutaj tą broń dostać, bo dostaliśmy chyba 20 średnich na plus czy coś takiego, no i tutaj już od dawna planowałem, żeby te lochy dzisiaj przeklikać, więc to nam również na pewno pomoże. No i ten motu, tak jak mówię, zaczniemy od niego, bo on nam na pewno jakiś tam level przynajmniej jeden da, to wiadomo, no a na niego mamy najmniejsze procenty, więc później myślę, że to pójdzie z górki, jeżeli zostanie tam jeszcze trochę grzybów, jeżeli coś tam jeszcze będę chciał poklikać, to tą wieżę spróbuję, ale tu się jakoś nie napinam, bo na tą wieżę nie mamy jakichś dużych wcale tam procentów, więc głównie będę się chciał tutaj skupić na levelu, żeby po prostu z tego daily dziennego kalendarza dostać ten level, w sensie tego expa jak najwięcej, nie? To jest jakby oczywiste. Dobra, no tutaj coś nam nie chce niestety paść, kurde, myślałem, że jakoś szybciej. Pierwsza próba bardzo obiecująca, tam chyba 6 milionów, teraz troszkę gorzej, no ale ej, mamy na niego prawie 1%, więc chociaż właśnie, czy to jest dobre zaczynać od niego, skoro my możemy wbić jakieś levele i dopiero później ewentualnie, to nie, to może najpierw tą karczmę mrocznych sobowtórów, szybka zmiana decyzji, mamy roztańczonego grzyba, który zobaczcie, padł nam bardzo, bardzo szybko, wbiliśmy 277 level, prawie 278, to wam mogę poodznaczać, mam nadzieję, że mi się nagranie nie zepsuje i przez to nie stracimy tego.
Dobra, i teraz lecimy dalej. Tych, czy uda mi się pokonać? To jest wojownik. W sumie to myślałem, że się uda od razu, ale z tego co widzę, mogą być jakieś problemy. No ale dobra, jeden padł, więc okej, okay, niech będzie. I teraz lecimy do tych. Przede wszystkim Świątynia Zimnej Krwi, w której mamy maga. No tutaj też, o, teraz chyba padnie, dokładnie. Tutaj też sporo, mimo wszystko, tym pachołkom naszym pozmieniałem jakiegoś ekwipunku, jakichś gemów, więc to też na pewno nam pomoże. Mamy coś na inteligencję, zobaczmy, dla Mariuszka. Plus 77, więc bardzo dużo. A czy bonus z run, ale to jest zaledwie 2%. Kurde, już by się przydało im znaleźć jakieś mocniejsze. No ale dobra, na razie podmienimy. To też w sumie głupota z mojej strony, że tego nie ogarnąłem. Ale może teraz będzie weekend epicki, jeszcze nie wiadomo. W sumie jak wy to dostaniecie, to już chyba będzie wiadomo. Ale liczę, że będzie jakiś po prostu, tak jak mówię, event epicki. O kurde, maszyna padła za jednym zamachem. Zobaczcie, no właśnie to jest to. Chwila nie klikania lochów i zobaczcie, jakie oro jest robione. Więc może będzie weekend epicki, to nie dość, że się sam przebiorę, to jeszcze tutaj postaram się tym pachołkom jakieś runki poogarniać i tak dalej. Dobra, więc to mamy zamknięte. No i teraz lecimy do piramidy szaleństwa. Na niego chyba mieliśmy prawie 30%, no i padł równie szybko, jak widzimy. Teraz mamy na inteligencję coś po raz kolejny, no ale to już nie ma sensu wymieniać, robimy rozmontowanko. Lecimy dalej, pamiętamy, że piramidy szaleństwa nie możemy zamknąć, ostatniego przeciwnika musimy zostawić. No ale jeżeli chodzi o strefę świata, to piramida szaleństwa jest prostsza od tutaj tego właśnie, w sensie no ostatni tam jest prostszy od tej tutaj Świątyni Zimnej Krwi, także wydaje mi się, że może i nawet byśmy dzisiaj sobie bez problemu doszli właśnie do tego 10, tylko że no to zależy też dużo od naszych pachołków, nie? Już tutaj mimo wszystko nie walczymy sami, a niestety walczymy z nimi, chociaż już i tak jakiś progres jest, nie? Już powoli do przodu, no ale wiadomo, chciałoby się więcej. Tam chyba top 1 wojownik ma chyba jakieś 292 level, więc to jest, powiem wam, że no bardzo, bardzo pocisnął do przodu. Natomiast, to w sumie słaby ten chemik, jeżeli chodzi o Bolwerka, z którym się głównie ścigaliśmy do tej pory, to on ma chyba 283 albo 4, coś takiego, także zobaczymy, jak to po prostu nam tutaj pójdzie. W sumie to maszynę do zabijania byśmy mogli obejrzeć, bo sam jestem ciekaw, jak ją ubiliśmy tak szybko, więc okej, to możemy zrobić. No i dobra, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Piekielny obcy, to pierwsza sprawa. W ogóle czekam też na kuriera i nie wiem, czy mi tu nagle nie przyjedzie, więc jakby co, to może być jakieś cięcie w nagraniu albo coś takiego, ale dobra. Na razie chyba nikogo nie ma, bo słyszałem jakiś samochód, dlatego tak mi naszło. Dobra, teraz pokonany. Zawsze jak jest ten lag, to udaje nam się pokonać. No i mamy 280 level. Znowu jakiś hełmik dla Kunegundy, który nam się nie przyda, bo jest na wszystkie cechy, więc lecimy dalej. Teraz mamy wielką stopę, wielka stopa to jest wojownik. Chyba też powinien paść tutaj w miarę szybko. Dokładnie, i mamy jakiś łuk, runka 17%, więc nie najlepsza, no ale zobaczcie, na trzy główne staty rozrzut taki sobie, aczkolwiek 85 średnich, więc no zdecydowanie musimy to po prostu podmienić. Dobra, tutaj mamy cyk, tu mamy cyk, podmienione git, no i co ciekawego, jeżeli o to chodzi, to widzę, że mamy wszystko zaczarowane, to co powinniśmy mieć, więc dobra, lecimy dalej. Teraz mamy zjawę, zjawa to jest mag, no i pytanie, czy właśnie jeżeli o tą zjawę chodzi, ona padnie szybko, czy jednak będzie blokiem, chociaż tu widzę, że wszystkie próby jakieś bliskie, tam 1,5 miliona, 3 miliony, więc raczej to wygląda sensownie, no ale tutaj wiadomo, z magami walki wyglądają tak, że przeważnie im zostaje jakieś niewielka wartość HP, no ale jednak, żeby postawić tą kropkę na D, to już nie jest tak łatwo. No ale zobaczymy, okej, okay. Teraz był jakiś lag, no ale niestety to nie oznaczało pokonania. Lecimy dalej, już mamy prawie 281 level. Dobra, może troszkę przycisnę, tam znowu niecały milion. Kurczę, no blisko, blisko cały czas, no jest ona do pokonania, to zdecydowanie. No ale właśnie, pytanie, czy... Dobra, udało się i 281 siedzi. Pięknie, pięknie nam to idzie. Tutaj mamy coś, jakąś zręczność, plus 11, to też chyba nie ma sensu. Już nie mamy rozmontowań, ale myślę, że to nie będzie problem, bo troszkę tego miejsca w ekwipunku mamy, a poza tym jeszcze dużo gemików z tego elevatora, które nam leci, jakieś małe to zostawiam, ale będę je mógł po prostu sprzedać, tak sobie je trzymam, żeby po prostu były. Cały czas mnie ta karszma irytuje, że mi tutaj mryga, no ale nie możemy póki co wejść. O, Donka pisze i padł za jednego grzyba, dobra, super. Mamy coś na siłkę, zobaczcie, i to jest nawet fajne dla nas, tak szczerze, chociaż znowu temu
Temu daje jeszcze więcej, bo on ma tutaj na wszystkie staty. Dobra, to podmienimy temu. No ja nie wiem, jaki będzie teraz event, bo ja to tak jak mówię nagrałem we wtorek, ale cały czas liczę, że będzie to event epicki i wtedy się na spokojnie przebiorę. Turunki nie trzeba zamieniać, więc po prostu robimy odzysk klejnotu. Tu w ogóle klejnot za 10. A czemu tak tanio? Nie mam pojęcia w sumie. To chyba musiał, no nie wiem czemu akurat za 10 golda, może skądś go dostaliśmy, nie pamiętam. No ale git, podmienione, lecimy dalej. Teraz jest szkaradny demon, który jest zwiadowcą. Będę musiał, jak już będziemy mieć 9, o ile oczywiście uda nam się do niego dotrzeć, to będę musiał już powolutku tutaj zwolnić, nie? Żeby przypadkiem tego swojego lustrzanego odbicia nie pokonać. No ale dobra, to wszystko na spokojnie. Najpierw to musimy tego szkaradnego demona. No to jest zwiad, więc jakby tam Kunegunda jakieś uniki porobiła czy coś takiego, to oczywiście 3 miliony. To oczywiście on by siadł, tak mi się przynajmniej wydaje. O, teraz był lag. No i właśnie, zobaczcie, na Kunegundzie nam się zatrzymało, czyli wyglądało na to, że sama Kunegunda go rozwaliła. Więc no to jest to, o czym mówiłem. Dobra, tu mamy jakieś na jutro do rozmontowania jakiś epiczek, lecimy dalej. Teraz mamy potwornie złowrogiego zająca, który jest również zwiadowcą, co ciekawe, tam niecałe 2 miliony chyba też padnie, dokładnie, szybko. No kurde, ale to siada, coś pięknego. Pamiętacie ostatnio, jak był odcinek, gdzie totalnie się zatrzymaliśmy na jednym i już nie mogliśmy dalej, a tutaj połapane pupile, jakieś portale popadały, coś tam dosłownie, nie wiem ile minęło, kilka dni i zobaczcie, jaki progres jesteśmy w stanie zrobić, i to wcale nie za jakąś ogromną ilość grzybów, nie? Bo to jednak tych grzybów jakoś tam dużo nie musimy zużywać, żeby przeklikiwać tych przeciwników, a pamiętamy, że jeszcze ten motu na nas czeka. Dobra, tu lecimy na razie tak, no i okej, teraz mamy ostatniego, to jest Banshee. No i teraz klikam powolutku, tak jak mówię, żeby to swoje odbicie lustrzane zostawić. O, chyba teraz padnie, bo był lag, zobaczymy czy się sprawdzi. Troszkę tu przyspieszymy, zobaczmy, tu ładny krytyk, tutaj też fajny kryt, no i okej, zobaczmy. No dokładnie, tak jak mówię, siadło, 283 level. No i teraz nam zostało odbicie lustrzane, którego nie ruszamy. Dlaczego? Ano dlatego, że odbicie lustrzane ma ten sam level co my, czyli jak go pokonamy na levelu tam 393 albo wyżej, to da nam 300 milionów expa. No a teraz dałby nam tyle, ile tam dają przeciwnicy za 283 level. To tak wyjaśniająco można by powiedzieć, no ale to już wielokrotnie powtarzałem. Dobra, czyli mamy to pozamykane. Teraz możemy do twierdzy posępnego czerepu ewentualnie się udać, no ale to już na spokojnie. I tak powiem wam, że więcej zrobiłem niż się spodziewałem. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. 200 Wolwerk, 285 on ma, ok, ale jest szansa, że on już odebrał ten daily level. To też istotne. Heisenberg tu w ogóle 292, on też pocisnął, zapomniałem wam o nim powiedzieć. No i jeszcze jest taki ziomeczek, dokładnie, Dark Vander, jego w ogóle nie kojarzyłem, nie wiem skąd on się nagle wziął w topce, no ale zobaczcie, nagle tu wyskoczył 293 levelem. No ale jest jak jest. Dobra, co teraz możemy zrobić? No teraz chyba ten motu przede wszystkim i ewentualnie jeszcze raz sobie na tym SF Toolsie zobaczymy, jakie mamy w tym momencie procenty. Może jeszcze jakieś tornado by nam się udało ruszyć, tak szczerze, bo myślę, że po takich wzmocnieniach to i to tornado powinno nam paść, no ale zobaczymy, jaki w ogóle dostaniemy tutaj level po tym motu z podbijakiem. On jest 395, czyli dostaniemy 300 milionów za niego, no to chyba 285 jeszcze niestety nie dostaniemy, ale okej, najpierw to musimy go ubić, bo powiem wam, że no, dla wojownika ten motu z podbijakiem nie jest wcale taki prosty, niby 1%, to co już wam mówiłem na początku, no ale jednak spójrzcie, że on troszeczkę nam nie pada. Chcę tutaj specjalnie wolniej klikać, żeby wam go pokazać później, no ale chyba jest to takie zabezpieczenie, żeby po prostu nie przeklikało nam kolejnego przeciwnika. Tak więc może tu po prostu troszkę przyspieszę, żeby jakoś sensownie go pokonać. Motu z podbijakiem to jest w ogóle 395 level. Dobra, znowu myślałem, że ten kurier. Kurde, strasznie nie lubię na kogoś czekać, jak nagrywam, bo od razu tu nie myślę, tylko się zastanawiam, jak ktoś tylko usłyszę, to czy to do mnie, czy to nie do mnie. Ale okej, motu z podbijakiem. Zobaczmy, 300, tak jak mówię, 95 level, 0,95% na niego. Teraz wbiliśmy kilka ładnych leveli, więc myślę, że te procenty jeszcze powinny wzrosnąć, bo tutaj mamy więcej HP i tak dalej. No ale właśnie, no coś on tutaj stawia nam opór, jednak myślę, że tych bloków powinno sporo być.
z naszej strony, żeby udało nam się go w ogóle pokonać. No ale dobra, jeszcze go tu trochę, no musimy go przeklikać. To jest jakby, żeby zeskanować dalej postać i coś tu dalej próbować, no to ten potu, kurde, jakie tam dwie bliskie próby. To ten motu jest zdecydowanie potrzebny, żeby go po prostu ubić. Dobra, teraz był lag, wydaje mi się, że teraz go pokonamy. No i to co, o, jest jakaś broń, to też swoją drogą. Ale dobra, zaraz to zobaczymy. Teraz tak, runka 21%, plus 14, no to jest sporo, tylko górny rozrzut słabszy, no niby nam daje 67 głównych stat. No i pytanie, czy my chcemy to podmieniać? No ten górny rozrzut mnie boli, no niby tej siły dostajemy 67, a jak to wygląda u tego? O, u tego to wygląda, wydaje mi się, sensowniej. To chyba jemu po prostu podmienimy, tak mi się przynajmniej wydaje. Z tym, że runkę najpierw mogę podmienić u Kunegundy, bo ona tutaj chyba nam najbardziej pomoże. I teraz podmienimy po prostu u niego broń i raczej powinno być git. Tu sobie zrobimy dziurę, tutaj możemy robić odzysk klejnotu. Nie mamy jeszcze niestety czaru na broń, więc jeszcze to tak szybko nie idzie. No ale myślę, że to chyba dobry ruch, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Tego motu z podbijakiem zapisujemy, bo też jestem ciekaw w sumie, jak to u niego wyglądało, jak on padł. No i robimy po raz kolejny skan. Zobaczmy, jak tutaj, a dobra, w tym momencie mi zeskanowało. Klikamy sobie wojownika, cyk, no i zobaczmy, jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o lożki przede wszystkim, a druga sprawa, ja w tym czasie, jak nam to będzie skanowało, to pójdę do tego tornada, zobaczę, jak tu w ogóle też z tym wygląda, no bo mamy teraz wojownika, którego już mieliśmy ostatnio, no ale dokładnie, on padł, dobra, załadowało nam się, hemoridor 5,5%, szkoła magii niecałe 5%, wieża 4,60% w ogóle, co ciekawe. No i tutaj góra Olimp 0,92 to chyba sobie odpuścimy, bo ona i tak nam nie da za dużo expa. Czyli dobra, lecimy ten Hamoridor, lecimy szkołę magii i zobaczymy sobie jeszcze tą wieżę. Strasznie nam skoczyło na tą wieżę, nie wiem czemu. Jakieś tam delikatne zmiany ekwipunku i od razu zobaczcie, jak to padło. No ale okej, teraz jeszcze troszkę tu widzę, że robimy jakiś mini progresik, zobaczmy, to mogę posprzedawać, jakie to są w ogóle itemki, to coś tańszego to możemy sprzedać, to też możemy sprzedać, te małe gemiki posprzedaję, bo i tak mi się raczej nie przydadzą. I dobra, w tym momencie zostawiamy to w taki sposób, lecimy dalej, teraz to tornadko, no dobrze będzie nim ubić, w sensie ubić, dobić ten 285, zobaczcie, że już tu powolutku się zbliżamy do tego upragnionego 300 levela, to tak też w ogóle swoją drogą warto nadmienić. No i dobra, co tutaj więcej? Wańka, wstańka, teraz kolejny wojownik niestety, więc znowu jakiś tam problematyczny może być, no ale chyba jeszcze uda nam się go ubić. Jak ubiliśmy, dokładnie tego ubiliśmy, teraz kolejny wojownik, ale on chyba szybciej padnie i mamy to, mamy 285 level, tutaj jakieś drogie rzeczy, więc na razie sobie położymy tu, cyk, no i teraz tak, półcalineczka, to też jest wojownik, ale czy ona padnie w miarę szybko? No chyba nie, chyba niestety nie. Półcalineczka tutaj niestety będziemy musieli więcej na nią grzybów wydać, no to jest wojownik, więc w sumie nie ma co się dziwić, ale ta pierwsza próba była bardzo obiecująca, nie, bo tam zaledwie milion, ale dobra, skoro nie udało nam się jej ubić, to teraz tak, przede wszystkim lecimy do tego Hemoridoru, żeby ubić w miarę szybko tego Smoluma, bo to jest tak jak mówię, dokładnie 5,5%, dostaliśmy jakiś epik, to od razu się przyda do kibelka, więc zrobimy to może o w taki sposób, żeby to pozamieniać. Ok, udało nam się tego Smoluma, od razu wam go zapiszę, chociaż nie, widzę, że nie mam tego Smoluma, nie mam pojęcia czemu. Tu mamy tego Hydrowira, to możemy sobie zrobić tego Tricka znanego, wiele osób mnie o niego pyta. A nie, czekajcie, bo to nie to, trzeba w gildiach to zrobić, żeby zadziałało. Robimy sobie cyk, zapisz walkę, pyk. No i dokładnie, w tym momencie już mamy tego Smoluma. No i dobra, czy uda nam się teraz ubić znowu pająki, bo to też jest istotne. Tutaj w ogóle zobaczcie, jak ten Smolum nam dał jaką śmieszną wartość expa, to w ogóle aż się nie opłaca za bardzo tego klikać. Znowu pająki chyba nam nie padną z tego co widzę. Myślałem, że tutaj zrobimy chociaż jednego po drugim. No ale niestety te znowu pająki chyba stawiają jakiś większy opór, więc dobra, lecimy dalej. Teraz mamy szkołę magii, Puszuś, 265 level, on tak samo, prawie 5%, więc też powinien szybko paść. No ale kurczę, no to jest taki śmieszny jak, że my chyba nawet, dokładnie, udało się, my chyba tutaj kolejnego levela raczej nie wbijemy, no ale jeszcze sprawdzimy, mogę trochę dorzucić w HP.
tego Golda. No i okej, lecimy teraz dalej do tej szkoły magii. Teraz mamy Ara Pedagoga, zobaczmy. To jest no niby zwiadowca też, ale tam próby jakieś bardziej obiecujące. Ale okej, dobra. O, chociaż tam było 4 miliony. Już miałem mówić, że dobra, idziemy do wieży. Ale dobra, najpierw wieża. Zrobimy to dokładnie. Zobaczcie, padło nam za pierwszą próbą. Tu od razu coś, co będziemy mogli wrzucić do kibelka, ale to już później. Tu w ogóle te gemiki może w końcu zużyję. 366, 370. Jak to tu wygląda? Czy mamy coś słabszego na naszym barbarze? Widzę, że tak. Widzę, że możemy wrzucić za to i za to. Już jest z głowy w tym momencie. Dobra, jak teraz z tą wieżą? Czy dalej uda nam się pokonać? Miś Wygodnicki. No tutaj każda próba bliska i dokładnie udało się. Mamy coś na inteligencję. Możemy zamienić, bo bardzo dużo nam daje. Od razu zamienimy te punkty życia, żeby tu nie osłabiać naszych fachołków również. Odzysk klejnotu, pyk, pyk. Robimy sobie cyk, no i dobra. Siedzi, kreseczka. Lecimy dalej, liczy rzepa. Zobaczmy, czy ją jeszcze uda nam się ubić. No tutaj to jest tak, że mamy na jedną wieżę tam 4%, na drugą mamy 2 i nagle na trzecią mamy 0,02, więc różnie to wygląda. To okej, może ja po prostu sobie przeskanuję, bo szczerze powiem wam, że jeszcze bym chciał dobić sobie z jeden level, to byłby 286, może by nam się udało to zrobić z tego tornada, no i potem ewentualnie bym sobie jeszcze odebrał po prostu ten level dzienny i by nam to wbiło 287, nie? To jest jakby... coś takiego bym chciał wykminić, no ale czy nam się to uda, no to nie wiadomo. Dobra, na wieży mamy 1%, na górę Olimp niecały 1, no i tam Hemoridor i Szkoła Magii to już poniżej. Okej, czyli się nie opłaca, jeszcze ewentualnie tą wieżę jedną będę mógł spróbować, bo myślę, że ona nam siądzie, przynajmniej tak jak mówię, mam taką nadzieję, a jeżeli się nie uda, to lecimy do tego tornada. Dobra, jeszcze siadło, git. Zawsze to jakiś dodatkowy procencik do Golda Zawki. I teraz kolejnego to kto jest? Myślę, że też wojownik. Dokładnie, no to jego już chyba niestety nie ubijemy. I teraz tak, tu mamy tego Smoluma, Puszusia możemy zapisać. To już są wieże, to wam pokażę zaraz na koniec. No i dobra, i to tornado. Teraz tym tornadem, czy uda nam się tą półcalineczkę przeklikać i czy może potem będzie jakaś seria fajniejszych przeciwników, żeby po prostu jeszcze ten 286 level dobić. Zobaczymy, spróbujmy. No wojownik to wiadomo, że jednak jakiś opór musi stawiać, co by nie było, zwłaszcza jeżeli my jesteśmy wojownikiem. No ciężko to idzie, nie? Ciężko, te lożki bardzo idą. No będziemy mieć 287, no strasznie nas tam ten jeden ziomek, ten, bo ten Heisenberg to cały czas był level do tyłu, dopiero ostatnio tak wyskoczył, więc to tam pół biedy, ale ten Dark Wander, ja go w ogóle nie kojarzę. Nie wiem, czy to ktoś, kto zmienił nick, czy co, no nie mam w ogóle pojęcia, no a tutaj zobaczcie, że w mgnieniu oka wyskoczył na najwyższego wojownika na serwerze. No ale właśnie to jest to, to jest dopiero miesiąc serwera, czy tam, nie wiem, półtora miesiąca około i jeszcze tutaj tak naprawdę wszystko się może zdarzyć, nie ma co mówić hop, bo ja cały czas mówiłem, że tych wojowników tu praktycznie nie ma z żadnymi wysokimi levelami, a tutaj nagle kilku się pojawiło i wyskoczyło dość wysoko, można by rzec. Dobra, pierwszy nam padł, no ale tu niestety kolejny to również jest wojownik, to akurat bardzo, bardzo duży minus dla nas, że tak to wygląda, no ale również nam padł, okej. Kolejny, zobaczcie, jak nie ma wojownika, to oni padają chwilę, natomiast jeżeli jest wojownik jako kolejny przeciwnik, no to już niestety nie jest tak kolorowo. Lecimy dalej, Kopciuch. Kopciuch to jest zwiadowca, to powinien paść szybko. Dokładnie, udało nam się. O kurde, jaki tu w ogóle drogi pierścionek, to tak swoją drogą. Nie mamy niestety żadnych... chociaż tutaj mamy jako czapeczkę, no ale nie mamy żadnej czapki niestety. Jakby jakaś broń nam epicka poleciała, to bym podmienił, no ale w tym momencie tak to wygląda. No i dobra, kolejny wojownik. Kurde, no już ciężko będzie tym tornadem dobić ten level, tak docisnąć. Chociaż okej, okay, ten szybko padł. No i dobra, teraz mamy klatę na szczęście dość tanią, więc możemy ją sprzedać bez bólu serca. Teraz nam kolejny padł. Też poniżej miliona. Boże, my już tu tyle przeklikaliśmy tych przeciwników. Teraz znowu zwiadowca. Teraz Kiciur to zwiadowca. Kolejny zwiadowca, okej, okay. O i mamy jakiś paseczek, zobaczcie. Plus 57, dużo pancerza tracimy. Jak to wygląda tu? No też tak nie bardzo, dobra, no to ten pasek zostawimy do kibla. Tu jakąś tanią rzecz możemy sprzedać. No wolę jednak troszkę golda na tym etapie stracić, aniżeli stracić tu ewentualnie jakieś kryształy do kowala, więc musimy to tak zrobić, cyk, znowu jakaś tam jedna statystyczka, a nawet dwie w HP i okej, okay, dalej, co my tu mamy? Teraz mamy niestety znowu wojownika.
W sumie to tak sobie myślę, że można by też, jak dobijemy, będzie nam mało brakowało, o może w ten sposób, to jak dobijemy tutaj Avcom level, to wtedy sobie bym mógł odebrać z kalendarza, to też by nie było głupie. Teraz mamy Szlał Węża, to już go raczej nie zrobimy, co byśmy, nie no tutaj jeżeli chodzi o przejścia w pupilach, to już nie ma totalnie co, tą ośmiornicę dopiero, siedmiornicę w sensie, dopiero dokarmię na ten poziom. Na ten poziom setny i tego szlałwęża będziemy klikać. No ale dobra, jeszcze troszkę w to drzewo powrzucam, zobaczymy czy nam się to uda. Nie dużo, no ale chciałbym, mówię, dobić ten 286 nawet z tej awki głupiej, bo powinno to siąść. No i potem jakbyśmy dobili, to dopiero bym sobie ten level odebrał. Chociaż to jest bardzo ciężkie, żeby robić awkę, bo co chwilę wyskakuje ten kalendarz do dziennego logowania, nie? Zresztą kto tam nie chce odbierać, bo po 393 nie chcemy tego kalendarza odbierać, zanim tam zrobimy wszystkie czynności na koncie, bo wtedy nam mniej expa po prostu leci ze wszystkiego, jak mamy wyższy level, już na tam wyższym etapie, to powiem wam, że ciężko, ja ile razy zrobię tam na przykład jeden pasek i potem zmisklikuję albo coś, no niestety, tak to wygląda. No ale co zrobić? Dobra, widzę, że to drzewo nam chyba nie padnie. No już tu dochodzimy do granic swoich możliwości, jeżeli chodzi o to tornado. Padło nam drzewo, to znowu jakiś kolejny wojownik. No tragedia, powiem wam, że tragedia. Myślałem, że to jakoś sympatycznie będzie szło, no ale jak my tu mamy wojownika za wojownikiem, no to co ja mogę zrobić? Niestety nie jest to za bardzo przyjazne dla nas, no i też nie jesteśmy jakimś zwiadowcą czy tam kimś innym, no strasznie wiem, że marudzę często, sam sobie oczywiście wojownika wybrałem i sam bardzo lubię wojownika, no ale jednak w tych lożkach no to on strasznie problematyczny jest, nie? Żeby tutaj cokolwiek dalej cisnąć. Dobra, tam znowu jakaś bliższa próba była, no ale niestety nie padła ta ryboga, to już jest w ogóle 18 tysięcy siły, wcześniej ubijaliśmy wojowników, co mieli około 17, więc tu też strasznie do przodu, jeżeli chodzi o poziom tych przeciwników. Dobra, jeszcze 9 prób, zobaczymy. O tam, jaka bliska próba, no nie, no proszę was. Nie wiem w ogóle, czy my to mawką nawet ten level dobijemy, bo tu jest jakby nie patrzeć prawie połowa levela, nie? No ale okej, zobaczymy, jak się, chociaż no ponad połowa zdecydowanie. Musimy 88 milionów expa dostać, jeszcze tutaj misję dnia jakąś dostaliśmy. Zobaczymy, to wam może na następnym odcinku powiem, na razie tego nie odbieram. Zobaczymy, co nam tutaj generalnie jeszcze wyjdzie z tym wojownikiem. Wszystko, więc teraz możemy sobie po pierwsze obejrzeć te lożki. Tutaj przyspieszę oczywiście. Roztańczony grzyb, inteligencji miał 20 tysięcy, no ale to jest ten nowy loch, karszma mrocznych sobowtórów. Raczej tutaj problemów dużych nie ma z tymi przeciwnikami. Teraz zobaczmy, jak wyglądało z tą maszyną do zabijania. Barbar dał jednego kryta. Maguś tu widzę, że dwa kryty, więc super. Kunegunda zwykłe, co ciekawe. No i my tu zwykły, teraz krytyk i na koniec krytyk. No właśnie, to jest też to, że na ostatnim odcinku z klikania lochów ja miałem 9 trenera, teraz mam już 11, nie? Więc to też na pewno, jeżeli chodzi właśnie o te lożki, to zdecydowanie pomogło. Dobra, tu może przyspieszę razy 3, bo to jest walka dwóch wojowników, więc troszkę jednak niestety będzie ona trwała. No ale zobaczcie, no tutaj blok za blokiem, tu jakieś hity mocniejsze. No ale jakoś to tak czy siak poszło. Dokładnie 5 milionów mamy w tym momencie, no i na koniec bardzo mocny kryt, no i ta broń, którą daliśmy Barbarowi, no bo jednak nie była dla nas jakaś super, jakby nie patrzeć, no ale mówię, cały czas liczę, że ten event epicki teraz będzie, żeby można tutaj było coś podziałać. Więc okej, to mamy zrobione, lecimy dalej tutaj z oglądaniem. Smoluma, to już jest taka mniej ciekawa walka. No ale też obejrzymy, on tutaj 242 level, zaraz zobaczymy, ile nam w ogóle dał expa, bo to są jakieś śmieszne wartości niestety. No ale co zrobić, szkoda, że nie mieliśmy jeszcze z jednego lochu takiego, co by nam dał, nie wiem, no chociaż ze 150 milionów expa. No a tutaj Smolum, jak widzicie, 27 milionów zaledwie. No i Puszuś, który ma 265 level, więc on chyba tą wartość expową nam da nawet bardzo, bardzo podobną, jak się nie mylę. Szkoda, no ale co zrobić, nie? No jeżeli się nie uda, to po prostu wbijemy ten 286 po prostu z dziennego kalendarza, no i tyle. O, ten nam dał 42 miliony, okej, no to troszkę więcej można by powiedzieć. Dobra, więc te lożki najciekawsze wam myślę, że pokazałem, no i topka. Teraz jeszcze prześledzimy na szybko topkę. Tylko no niech nam się tu pokaże w całości, w pełnej okazałości, jak to wygląda. No już bardzo dużo leveli 300, 300 plus. King Novi jakiś 322 level widzimy, Melendez 324, też tutaj cisną jak źli. Tu mamy 322, w ogóle King Novi i Fenios to są chyba Polacy swoją drogą, tak teraz spojrzałem na flagi, więc gratuluję oczywiście. No tutaj berserkami cisną, 317 soft drink, Dypex z wiadem 315, Zabójca tutaj 317, 300 już jakimś
wbił paladynem. Tu jacyś magowie się też pojawiają, 308, zobaczcie. Też ładnie. Co my tutaj mamy więcej? Tu już prawie 300, tu Davalon 291, tutaj mamy Never 301, też ładnie ciśnie w ogóle z Vendetty, jego kojarzę. No i co tutaj więcej? Tu jakiś, o, a to tak, Sayonara, to jest In Your Face, miałem mówić, że jakiś łowca demonów, a zapomniałem, że on to w ogóle gra. No i mamy tego Dark Vandera, tak jak wam pokazywałem, 293, jest tutaj gdzieś wyżej Niknak 278, w ogóle śmieszny ten ranking, wyższe levele, no tu na przykład 292, a dopiero na 56 pozycji. Kogo my tu jeszcze mamy? Bolwerka, tak jak wam pokazywałem, Tepakada, no ale tak to po prostu wygląda. Tu od nas Sumik 270, Japczan 286, więc ładnie sobie chłopaki tak czy siak cisną, więc tutaj możecie sobie zatrzymać i ogarnąć. Gildyjnie póki co wygląda to tak, ale to wiadomo, jeszcze wszystko się kreuje, zobaczymy jak to będzie tam za kilka dni, jak już się wyprawy pokończą i tak dalej. Pupile, no to tragedia jest, ale ilość pupili 58 mamy, a jak wygląda topka? Tu widzę, że ma 60, 59, no ale mniej więcej w tych okolicach, więc no jeżeli chodzi o ilość kupili, to mamy jak najbardziej ok, tylko że no niestety jeżeli chodzi o same walki, to za bardzo nie oddaje, no i podziemia to tam akurat nic ciekawego. Dobra, to tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka w górę, wbijacie na Discord dla widzów, na Instagrama i na Twitcha, linki macie w przypiętym komentarzu i opisie, możecie wbijać, możecie również dawać suba z dzwonem, możecie również pisać komentarze i chyba wszystko, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!